Okej, okay, dobra, moi drodzy, kończymy przerwę i jedziemy dalej. Czyli pokonani, wycofujemy się, ale mężnie się broniliśmy, zadając wrogowi większe straty. Tak, okej, ta wojna jest do wygrania, tylko problem jest taki, że terytorium króla Leonu jest mikroskopijne. Cztery prowincje traci i jest koniec. Czyli spróbujemy wysłać część naszych sił z trebuszami, 200, i szybko zdobyć Kordobę. Kto? To powinno dać nam dużo warscora też teoretycznie. Jest 69. Tu zaraz stracimy dość dużo, ale... Być może weźmiemy też właśnie członka jego rodziny. Nie wiem, na ile są wartościowi, bo... dużo ich jest. Kingdom Come. 2 miesiące miną, zanim nauczymy się machać drewnianym mieczem. Czyli taka długa gra. Okej, okay, to raczej bym unikał. Raczej bym unikał na stream czegoś takiego. Bo to... Dobra, to jest jedyny sposób. Tak naprawdę ten szybki rajd na Kordobę. Chyba tym wszystkim pójdę, żeby szybciej było. To jest jedyna szansa na wygranie tej wojny na tym etapie. Bo oni wszystkie siły mają na północy, te wszystkie 47 tysięcy, a ja mam 24 tysiące, czy tak więc. To raczej nie będzie, jak to jest tak, taki długaśny. No tak, no bo to jest bardzo fajne gry, te epickie, długie RPG, ale nie na streamy, bo tak. No niestety, ja widzę dokładnie statystyki i każda długa seria to jest równia pochyła, jeżeli chodzi o oglądalność. Okej, okay, niestety, nasz władca doskonale zna swoje ciało i wie, że za rok umrze. Czyli nie będzie królem Akwitanii, niestety. Mechanika gry jest ciężka. A, ale to poza anteną bym się nauczył, nie? Nie uczyłbym się tego na streamie na pewno. Okej, to nas nie interesuje. Na tym etapie, bez znaczenia. A, tylko musimy odzyskać też tak Leon. Tak naprawdę. Dobra, spróbujmy tego. Desperacki rajd na Kordobę. Oblężenie tylko 3 miesiące. Mamy doskonałe machiny oblężnicze. Czy widać moje wiadomości? Tak. Kingdom Come nie jest jakiś super długi, ale system walki jest taki sobie. Jako pan Soulsów bez problemów sobie poradzę. Jedyny problem tej gry to główny bohater jest beznadziejnie napisany i wybija z imersji. Aha. Tak, bo tam nie ma takiego bezimiennego protagonisty, nie? Tylko to jest jakoś wymyślona postać, nie? Przez twórców. Okej. Okay. Nie, minus 100%. Koniec. Tak, to było niemożliwe. I bitwy byśmy z nimi nie wygrali. Mieli miażdżącą przewagę liczebną. Okej, okay, trudno się mówi. Czyli Leon w tej chwili, tak już tu, resztki Leonu tak naprawdę. Niewiele tego zostało. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Król już nie będzie nic nowego kombinował. Nie będzie ruszał na nową wojnę. Umrze niebawem. Czyli to będzie dla jego następcy teoretycznie. Książę Tuluzy przegra i tak, niestety to była dobra szansa, żeby zgnieść króla Francji, który odbuduje swoje siły. Kurde, on może mieć maksymalnie gdzieś 5000 ludzi tylko. Przegrał też z Anglią. Tutaj. A, bo ja zapominam o developmencie. Jest dość mały. Okej, okay, rozpadają mi się artefakty. Zobaczmy, okej, okay, raz na jakiś czas warto zobaczyć te najważniejsze. Okej, okay, korona do naprawy.
O kurde, to jest kosztowne jak cholera. Regalia do naprawy i tyle. Reszta... A, chociaż to już tradycja, kapcie. Kapcie to już tradycja. Nie stać mnie. Może ukarać Galicję? Nie, nie. Znaczy nasz król umrze niedługo. Okej, czy papieża możemy poprosić po raz ostatni o wsparcie? O, tak, okej. Zróbmy to. Naprawmy kapcie. A, kiedy kulturę wprowadzimy? Za 2 lata. O, to by pomogło w tej wojnie, kurde. Wzgórzowi wojownicy. Być może by pomogło. Okej, czyli za chwilę nowy król. Zobaczymy. Zanim ruszymy na jakieś przygody, zobaczymy, czy on się utrzyma w ogóle. Jak tam nasz wnuk? Okej, utrzymuje się tutaj? Nie ma sojuszy? A, w sumie tak, ja mogłem zaaranżować mu najpierw mariaż, żeby miał dobrego sojusznika. Wtedy by się utrzymał na pewno, a z naszą pozycją moglibyśmy dobrą partię mu znaleźć, bo w tej chwili już nie mogę. To jedynie będzie z członkami mojego dworu. A, czy mogę? Nie, to są tylko przedstawiciele mojego dworu. Chociaż chwila. Nie, wybierzmy jego. Mogę wybrać jego? Tak, tylko przedstawiciele mojego dworu. Pozwólmy mu... Niech szuka już sobie żony sojuszniczki. Zobaczmy, czy to jest. Tak, jest. Kaktus Wrowie, dzięki za przedłużenie soba, 10. miesiąc. Wielkie dzięki. Król Francji wygrał tutaj. Moglibyśmy tak, zaatakować to, ale tak, nie chcę w tej chwili wojny. Chcemy płynną, bezbolesną sukcesję mieć. Ale Gilles ma dość silną pozycję, tak. On tu ma sporą domenę, ma dużo własnych ludzi, ma 1000 złota. Wydaje mi się, że powinno być ok. Abyssanik także dzięki za przedłużenie suba, rok, Korona Królewska i Refuse także dzięki za suba przez Twitch Prime, witamy na pokładzie. Okej, kolejny król może długo nie pożyć, teraz możemy mieć taką sytuację, że tak, tu mieliśmy wiele streamów z jednym królem, a teraz możemy mieć co stream nowego króla. Medyka nie mamy. Okej, dobra, ja to zrobię potem. Alsark chce sojuszu? Nie. Jak tam mozarabizm na nowo podbitych ziemiach? Okej, dobra, tu już ładnie wyciekł poza Pireneje, to mi się podoba. Miejmy nadzieję, że on też ponawraca Akwitanię. A, jeniec, okej, wykupmy go. Czemu nie? Okej, już minął rok? Dlaczego Burgundia jest prawosławna? Nie mam pojęcia, ale tak się gra potoczyła. Nie śledziłem dokładnie sytuacji. Też mamy absurdalnie dużą Republikę Wenecji, co jest dość ciekawe. Zresztą to możemy być może sprawdzić tak na szybko. Historia tytułu. Morn, dzięki za bicy! Wielkie dzięki. Chociaż nie, tu nie pokazuje religię. O, przez chwilę była nawet katoliczka, ale się nie utrzymała. O, to było na początku rozgrywki jakoś. Przyjmiliśmy króla Mikołaja. I potem Helga de Luxemburg, z rodu Luksemburgów to przyjęła i wtedy to się zmieniło. Nie wiem dokładnie jak. Abdykacja.
zainstalowane przez frakcję. Ciekawe. Okej, czekamy na zgon króla. I umiera. Król Velasco umiera. Odchodzi z tego świata w wieku sędziwym, 89 lat. Znany jako, oddany myśliwy, spędzał całe tygodnie w dziczy, szukając zwierzyny. Aż tak dużo nie polowaliśmy, ale dobra. Na tron wstępuje król Gilles. Który jest groźny i wasale muszą na niego uważać. 65 lat, czyli, tak jak mówię, może długo nie pożyć. Zależy, czy ukończył drzewko medyczne. Czyli nowy król. Nowy król. Czyli tak, po pierwsze sytuacja wewnętrzna, to nie uległo dużej zmianie, tylko tak, w tej chwili mamy zbyt dużą domenę. Czyli będziemy musieli coś z tym zrobić, ale mamy dwóch synów, czyli to nie powinno być dużym problemem. Tu jakiś spam tego. Po pierwsze, postać naszego króla. Gilles III, 65 lat. Ufny. Kraluch pospolity, dzięki także za bicy. 200 biców, wielkie dzięki. Czyli jest bardzo ufny i naiwny. Przez co jest lepszym dyplomatą, ale tak, nie jest zbyt dobry, jeżeli chodzi o spiski. Jest umiarkowany. Czyli nie lubi jakiegoś tam bogactwa, przypychu, uczt, obżarstwa. I mściwy, podobnie jak ojciec. Czyli ciekawa postać. Czyli taki umiarkowany, naiwny. Bardziej polega na dyplomacji, ale... Tak, nie zapomina uraz. Twardy żołnierz, czyli niezbyt dobry strateg, ale dobry wojownik. Legendarny mistrz ostrza. Legendarny. Czyli może troszkę dłużej pożyć, bo on cały czas szlifuje szermierkę i tak dalej. Przez co ma lepszą kondycję fizyczną. I będzie tak, lepszy w walce bezpośredniej. Nadzorca, czyli tutaj, rządy silnej ręki, co ciekawe. Czyli jest może i ufny, i naiwny, ale rządy silnej ręki. Przyrost kontroli plus 50% to jest idealne. To będzie bardzo dobre, bo... Tak, mamy tu to podbite niedawno terytorium Alsark, które do końca nie jest... Tak, porządku tam nie ma. 43 to jest dość dużo, nie? I gdyby nie to minus 12 z powodu podeszłego wieku, to byłby, kurde, niszczycielem jakimś. Terminatorem. Dzielny. Czyli nadzorca, ale dzielny. Czyli też taki rycerz. Kodeks honorowy i tak dalej, i tak dalej. Przekracza brody skutecznie, konsekrowana krew. Wyszkolony przez burmistrza i wojskowy dworzanin. Jego małżonką jest Estefania. Już nie pamiętam, z który to ród. Z tej... czy jakieś roszczenia? Z Auvernay, to jest to tutaj wciśnięte. Delikatna. Synowie też teoretycznie mogli... to jest nowa żona, To jest nowa żona, no? To jest nowa żona, czyli to ja jej nie wybierałem, to sam sobie Gilles wybrał. Jego poprzednią żoną była Mencja. Nisko urodzona? To chyba też musiało być automatycznie. Dobra, jego dzieci. Czyli zobaczmy, mamy tutaj Mencję. 32 lata, kogo ona poślubiła? Naszego krewniaka Munia, który jest rycerzem księcia Nawary. Czyli to nie jest zbyt dobry mariaż w wykonaniu naszego króla. Poza tym mamy naszego syna, Gilla. I następcę, tak, to jest nasz następca. Zmienny, sprawiedliwy, też mściwy. Poślubił naszą krewniaczkę Benkartkę. Zobaczmy, to jest jakaś też boczna linia Burgusit Molina. Boczna linia naszego rodu. To jest córka, księcia Biscay. Czyli tego księcia. Czyli ma z nim sojusz. To jest dobre. I mamy już wnuka, też Gilla. Seria Gilli. Się zapowiada. Dobre cechy genetyczne, bystry i dobra forma fizyczna. To mi się podoba. Kolejna córka Wisklawara poślubiła
Muzułmanina, poprzedniemu królowi to by się nie podobało, ale... Okej, ona poślubiła bez ziemi jakiegoś kurde muzułmanina. Na dworze księcia Murcji Akaba II. I wreszcie mamy kolejnego syna, Menendo, który w Alto Aragon w tej chwili panuje. Czyli musimy rozdać ziemię synom. I właśnie idealnie byłoby, gdyby Menendo otrzymał tytuł króla, powiedzmy, Akwitanii. To by było idealne. Tylko też ciężkie do realizacji, bo on musiałby... O, chwila, zobaczmy. Czy ma jakieś roszczenia ciekawe. Nie. Tak, bo musiałby, żeby się utrzymać jako król niezależny, to musiałby mieć bazę, czyli jakąś domenę. A tak, ciężko byłoby nam tego dokonać. Bo żeby podbić bezpośrednio, musielibyśmy świętą wojnę albo roszczenia fabrykować. Czyli być może królestwo Akwitanii dla niego będzie. Ale... Jeżeli nic z tym nie zrobimy, właśnie zobaczmy, jak sukcesja w tej chwili wygląda. To jest dobre pytanie. Okej, 56 lat. O, tu będzie paskudna sytuacja chyba. Chociaż nie, tytuł króla Kastylii jest zniszczony, ale Nawary nie. Czyli... Sukcesję zobaczmy. Stracimy tylko jeden tytuł króla... Tak, króla Nawary. Tak, czyli stracimy Nawarę. Czyli to stracimy. To odpadnie po śmierci. Czyli to jest argument za tym, żeby podbić tą Akwitanię, bo niewiele brakuje. Naprawdę niewiele brakuje. Za 11 lat będzie jeszcze łatwiej. I moglibyśmy zaatakować Francję w tej chwili. Tylko pytanie, jak tam nasi wasale? Czyli tutaj ja rzadko używam tego, ale możemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. To jest rozmieszczone w... To jest rozmieszczone względem potęgi? Chyba tak, powinno być. Czyli najsilniejszy jest oczywiście książę Oweko. Na niego musimy uważać. Chociaż osłabiony po tej wojnie. Podobnie jak my. Na drugim miejscu mamy księcia Juliana w Armagnac. Okej, Akap drugi w Murcji. Nie lubią nas, ale... Są przerażeni, czyli... Są przerażeni. Tak, nasz władca jako nadzorca polega raczej na rządach silnej ręki. Tak, dyplomatą nie jest jakoś rewelacyjnym. Dobry zarządca i doskonały w kwestiach wojskowych. Też co do domeny, żona nie jest zbyt dobra, ale coś tam nam pomaga. Pomaga w domenie. Rada. Okej, tutaj musimy dać, tak, powierzyć potężnym wasalom te stanowiska na bank. Czyli Alfonso II z Kantabrii. Byłby dobrym dyplomatą. Ale nie, dam to Julianowi, bo jest potężniejszym wasalem. Zarządca. On byłby dobry, ale on nie jest jakoś strasznie potężny. Chyba dam to Oweko. Tak, to nie jest... Okej, Oweko nie jest dobry, ale kurde jest... Chociaż nie, wiecie co? Może nasz król żywi... Chce się zemścić na księciu Oweko. Wydaje mi się, że nasz król chce się zemścić na księciu Oweko, bo on torturował na śmierć jego siostrę. Tak więc ja nie dam go do rady. Zignoruję go tutaj. I być może nawet też, jeżeli to możliwe, to pojedynek byśmy z nim odbyli. Moglibyśmy o artefakt. Pomyślimy. Nasz władca raczej nie będzie spisku organizował, bo jest dzielny, czyli raczej taki rycerski. Czyli dalej ta rada. Zarządce dajmy księcia Akaba drugiego z Murcji. Marszałek. Oweko z Nawary byłby doskonały. Albo Alfonso III. Oweko z Nawary jest potężniejszy chyba. A nie! Alfonso III z Kantabrii jest potężniejszy. Dajmy Alfonso. I mistrz szpiegów. No, Oweko byłby dobry, ale... Dajmy tutaj księcia Nawary. Okej, czyli to obsadzone. Teraz tak, czy budzimy faktycznie jakiś terror? 30.
Drzewka, zobaczmy, doświadczenia. Czyli kwestie wojskowe. Akurat dwa ukończone drzewka, czyli możemy zacząć od zera z czymś innym. Czyli tak, nadzorca, służba koronie, naturalny strach budzimy i przyrost kontroli, to mi się podoba. Bonusy obronne na naszym terytorium. Szybciej, okej, szybciej przywracamy kontrolę, to jest dobre. Poziom fortu plus 1, i okupacja nie obniża kontroli, to mi się podoba. Większy przyrost terroru, łatwiejsze obalanie rewolt i trudniej się wasalom zbuntować. O, to są idealne cechy, poradzimy sobie na pewno. Utrzymanie wojska minus 15%, przygotowany pobór. Wow, dobre. Tańsi najemnicy, absolutna kontrola. Mamy kolejny absolutny poziom kontroli. 100% musi być i wtedy są tak jeszcze więcej pospolitego ruszenia i podatków, to mi się podoba. I cecha nadzorca, wojsko, zarządzanie, przyrost kontroli. Okej, to jest dobre, to jest dobre. I w dzielnym mamy mężny lider. Okej, czyli tu mamy te wojskowe i dyplomatyczne. Tak naprawdę rycerze. 10 mniej warscora potrzebujemy do wygrania wojny, co jest idealne. Okej. Dobra, ale właśnie na czym teraz? Czy dalej wojsko iść? Nasz władca nie jest jakoś religijny, czyli chyba skupimy się na tej Francji jednak. Tak, bo on nie jest jakoś fanatykiem religijnym. Chciałby chyba ten tytuł króla. Okej, dalej pójdziemy wojskowe. Nasz król chyba nie jest zbyt skomplikowanym człowiekiem. Jest chyba właśnie tym takim twardym żołnierzem. Tak, mistrzem. Legendarnym mistrzem miecza. Tak, chyba się skupimy na czymś takim. Czyli dalej wojskowe. Skupmy się na strategii w tej chwili. Ukończmy trzecie drzewko. Powinienem rozważyć kampanię narodem bliższym naszemu sercu, jak na przykład Niemcami albo Rosjanami? Grałem... Moja poprzednia seria była Hohenzollernami chyba. Czyli... Ale to tak, to sarkazm był chyba z twojej strony. Czyli tak, zobaczmy, jak wygląda kwestia kontroli w tej chwili i z tym nie powinno być problemu. Dobra, przywracajmy tą kontrolę dalej. Bardzo niska kontrola tutaj na północy. Może chciałby się zemścić na Andaluzję za porażkę ojca? Być może też. Okej, dalej. Mamy tu spam, że więcej artefaktów. Nie wiem, czy on jakiś przejął. Być może. Ale tak, to ten interfejs jest do przerobienia, moim zdaniem. Jest jakoś strasznie nieczytelny. Antykwariusza musimy wynająć, czyli to zostaje tak jak było, to jest po ojcu. Zmieńmy jednak te rzeczy, wybierzmy tak, te coś co bardziej pasuje do charakteru naszego króla. Czyli co my tu mamy? Ale chcę tylko z tej kategorii. To jest nowe, okej. Zbrodnia i kara. Weźmy to. Nasz władca prowadzi rządy silnej ręki, czyli kompendium tortur. Tak, nasz władca jest honorowy, ale dla buntowników nie ma litości. Czyli to jest taki Ned Stark trochę. Tak, weźmy to. Będzie budziło troszkę strachu. Co jeszcze by się tu przydało? Kama Sutra raczej nie pasuje do niego. Umiarkowany jest. Kapcie tradycyjnie? To się rozpadnie niedługo. Konflikt i przelew krwi. Poezja. Okej, nie mamy tutaj dużego wyboru. Tą poezję chyba naprawimy. I czytamy to. Poza tym... Ser dojrzewa cały czas. Tak, dobry na odstresowanie. W sumie mamy troszkę tego stresu. Weźmy kapcie. Tak, te kapcie. To już tradycja. I weźmy ten ser. Tak, on pasywnie daje bonus do zdrowia, ale można go też zjeść i być może tak zrobimy. O, mamy pożyczkę wziętą. O cholera. 300, okej. Spłaćmy to. Kolejny sobór w Toledo moglibyśmy ogłosić, zobaczymy. I teraz tak.
redukcja stresu na początek, to będzie pierwsza decyzja naszego króla. Jest umiarkowany, tak więc chyba nie uczta. Tak, te uczty, egzotyczne uczty są OP jak cholera. Nasza kuchnia nie ma sobie równych, ale chyba ruszymy na polowanie, to chyba bardziej do naszego króla pasuje. Ewentualnie może zjemy ten ser, tak z czystej ciekawości. Im bardziej dojrzewa, tym więcej stresu redukuje. Chociaż może trzymajmy to w awaryjnych sytuacjach. Ruszmy na polowanie. Okej, to zredukuje dość dużo stresu. Dobra, czyli ogarnięte, tak. To jest coraz trudniejsze do ogarnięcia. Ale patrzcie na dochody! To z tego powodu, że nasz król ma ten absolutny poziom autorytetu w prowincjach. Wow! Wtedy mieliśmy, nie wiem, 20-30, no i poprzedni król był rozrzutny i hojny. Wow, ile złota, kurde. Wiecie co? Wymaksujmy naszą drużynę. Wymaksujmy nasze stałe siły. Okej. Więcej kuszników, więcej pikinierów, 20 kolejnych trybuszy, 200 kawajeros, kolejne 20 trybuszy, setka ciężkiej jazdy i 200 opancerzonych piechurów. Tylko mamy też, tak, powyżej limitu domeny jesteśmy, musimy to ogarnąć. Czyli tak, mamy tutaj dość wolną rękę, jak to zrobić? Chcemy naszemu najstarszemu synowi dać jak najwięcej terytorium. Czyli tak, ile musimy uciąć prowincji? 5. Dobra, ja dam mu Kalatrawę i chyba tym razem zostawię, tak, Toledo zostawię dla siebie. Damy mu ziemię tutaj chyba. W Saragosie. To oczywiście troszkę będzie w konflikcie z tym, ale plan jest taki, żeby Menendo przenieść do Akwitanii, tak czy inaczej. Czyli weźmy tego naszego najstarszego syna i dajmy mu Kalatrawa, bo to nie jest Toledo de jure. I teraz tak, Saragosy, czyli to są 2, 3, 4, 5, idealnie. Okej, okay, idealnie. I dajmy mu tytuł księcia. A, nie mamy tego, o kurde. Chyba musimy Alsarg zaatakować, cholera. A, tak, ja nie mam tytułu księcia Saragosy, cholera, muszę go zdobyć zbrojnie. Nie mogę go uzurpować, pomimo tego, że kontroluję większość tego terytorium. Menendo dostanie króla Nawary i nic więcej, ale też transfer wasali automatycznie też jest brany pod uwagę, nie? Czyli stracimy tych wasali, oni będą wasalami Menendo. Znajdź żonę dla Menendo. A właśnie, nie wiem czy mogę. Nie mogę, bo jest wasalem, cholera. Znaczy mogę tylko przedstawicieli mojego dworu. Niestety. Okej, dobra. Hrabia nie może kontrolować aż 5 prowincji, niestety. To jest problem. Dobra, dam mu... Okej, damy naszemu synowi Toledo jednak. Tytuł księcia Toledo. Tak, żeby mógł zarządzać tym. Bo... To jest jedyny tytuł książęcy, który mamy w tej chwili, tak więc... Okej, Menendo. Dajmy ci tytuł księcia Toledo, ale... Okej, dajmy mu Kalatrawę, dajmy mu... Zróbmy coś takiego. To są 3. Te najbogatsze zostawiamy dla siebie. Czyli to są 3, 4, 5. I powinno być okej. To nie ten? O kurde! Racja. O, wow, ale byłby błąd. Jeszcze raz. Kalatrawa, Toledo, Ukles, Cuenca i to. Okej. Okay. Mamy nowe. Gil IV, książę Toledo. IV, książę Toledo. Dobra, czyli to ogarnięte. Ale teraz nas troszkę będzie kosztowało umocnienie tej drużyny oczywiście. Na dworze coś mamy? Mamy wydarzenie, zobaczmy. Mój panie, przybywa tu Vela, nasz arcybiskup. Z jakimś manuskryptem. Okej, napisałem tutaj dzieło. Po czytaniu literatury, która jest popularna na naszym dworze.
Bądź też tak, otrzymujesz, panie, honor przeczytania mojego dzieła jako pierwszy. Okej, Vela tutaj kontynuuje dzieło kogoś innego. Co na to nasz władca? Masz potencjał. Tak, dajmy mu komplement. A, chociaż może to źle przyjąć. Weźmy opcję numer 3. Okej, tu chyba nic nie zmieniamy. Dobra. Nie używamy Bozdygana? A, racja. Miecz Burgosidów, mistrzowskiej roboty. Wiecie co? Zerwę tu z tradycją. Chyba. To jest broń... Okej, zerwę tu z tradycją i nasz król będzie używał tego ostrza. Ponieważ on jest legendarnym mistrzem, szermierzem, mistrzem ostrza. Czyli to jest dla niego bardzo ważne, jaką bronią walczy i on sobie to wybrał. Bez mojego wpływu. On wybrał sobie ten miecz, miecz Burgosidów. Który chyba sam utworzył też. Zobaczmy historię tego... tej broni. A. Podarowany. A tak, wytworzony, tak. Czyli on sam sobie... Okej, dobra. Uszanuję tutaj wolę naszego króla. Niech używa tego miecza. Nie wiem, czy to miecz, czy szabla po angielsku. Czasami sword jest... Określa to i to. Dobra. Okej. Dobra, musimy nazbierać troszkę złota. O, wzięliśmy troszkę... A, to jest ta Sofia. Nie, trzymajmy ją w loku. Synem możemy zawrzeć. Co? Już to bez znaczenia, bo i tak jest naszym wasalem. Nieaktywne budynki. A, kurde, racja. Jak... Kiedy przekazałem tytuł książęcy, to... Ej. Okej, okej, to jakiś bug. Tylko budynek książęcy nie powinien być aktywny. Dlaczego te budynki nie są aktywne? I dopiero za miesiąc będą. W chwili sukcesji zawsze tak jest. O! To okej, nasz władca chce się zemścić na księciu Oweko. Okej, nasz mój kuzyn, którego nie trawi, książę Oweko. Tutaj podczas polowania natrafił na obóz naszego władcy. Okej, zachowujesz się jak dziecko, będziesz ukarany jak dziecko. O, nasz władca może dosłownie ściągnąć pas i na goły tyłek mu dać. Książę nie powinien tak się zachowywać. Możemy być mediatorem. Kurde, weźmy opcję numer 1. Czemu nie? Czy możemy go wyzwać na pojedynek? Bo wydaje mi się, że to może być ciekawe, żeby pomścić naszą siostrę, która była przez niego... Mogę, ale jedynie o artefakt. Nie wiem, czy mi się chce. Jakiś... Okej, ale nie zgodzi się na pojedynek. W sumie to ma sens, bo byśmy go zmierzyli. O, frakcje powstają przeciwko nam. Dobra. Simon utworzył... O, nasz brat Simon utworzył frakcję celem obniżenia autorytetu korony. Okej, kolejna frakcja. Oweko. O, okej, Oweko już nie jest wiernym wasalem. Chce zainstalować siebie jako nowego króla Nawary. Tak, przypominam, że Oweko był królem Nawary. Dopóki poprzedni król go nie obalił. I kolejna frakcja. Margarita... O, mamy nową hrabinę Orbetello. Chce niepodległości. Okej, czyli... Okej, to ciekawe. Z tym nie mieliśmy długo problemów, ale mamy coraz więcej wasali. Czyli pozycja króla robi się słabsza. Na razie jednak nie mamy czym się przejmować. Będziemy monitorować sytuację.
Tak, tu więcej wasali musi dołączyć do tych frakcji. Cień nad Katalonią. Ciemne chmury dryfują nad Katalonią ostatnio. W dziwny sposób. Nie podoba to się lokalnym mieszkańcom. Chmura utrzymywała się przed jednym miejscem przez dni, całe dni, rzucając jakiś złowieszczy cień na jedną wioskę. Choć chmura się rozproszyła, to niektórzy interpretują to jako jakiś zły omen. Okej, możemy modlić się do Boga o pomoc, to obniży kontrolę. To nic. Okej, no, nasz władca uznał, że to przypadek. Wydajmy młodszego syna za królową Burgundii. Nie mogę, bo gra mi nie pozwala na to aranżowanie jego mariaży. Jedyny sposób to chyba musiałbym porwać królową Burgundii i wtedy mógłbym, bo... A, chwila. Okej. Czy jest, jest tu ta opcja Find Spouse? Okej, czy wtedy nie było tej opcji? Aha, okej, dobra, w tym przypadku mogę. Czyli w przypadku księcia Munia nie było, bo to nie był mój syn, ale okej, wasal syn możemy... Możemy znaleźć możemy. Ale nie, na pewno nie zgodzi się królowa Burgundii, to niemożliwe. Nie, to niemożliwe. Znaczy... Matrylinearnie jedynie być może by się zgodziła. Dobra, poszukajmy mu żony tak czy inaczej, czyli zobaczmy co my tu mamy. Księżna Angri. To jest Saksonia? To jest chyba gdzieś tu, nie? Znaczy z księstwa Angri. Córka księcia. Banda jedźwingów. Nie ma tu zbyt dobrych partii. Weźmy tą piechnę z rodu Bishon. Za stara? Ile miała lat? 18. Co rok młodsza od niego. Okej, dobra, możemy ruszyć na wojnę i wydaje mi się, że będziemy na plusie w czasie tej wojny. Okej, dobra. Jest to, czego się obawiałem. Okej, czyli mogła się zbuntować, będąc w moim lochu. Kurde. Okej, to jest bez sensu. Czyli może się zbuntować tak, będąc w moim lochu. Cholera, naprawdę nic nie mogę zrobić? Ja chcę zapobiec tej wojnie. Ta, która się zbuntowała, jest w moim lochu. Cholera. Ale nic nie mogę... Gra mi nie pozwala chyba. Mógłbym ją ściąć. To by pomogło. To by zakończyło tą wojnę chyba. I moglibyśmy jako katoliczkę ją ściąć. Bo nie ma innej opcji, nie? Tak, on sobie nie poradzi. Dobra, tnijmy, tnijmy. Nasz władca jednak jest ufny, troszkę naiwny. Ale prawnie mamy... Tak, możemy tego dokonać. Mamy uzasadnienie ku temu. Okej. I wojna zakończona. O, jesteśmy bardziej oddani wierze. Bo była katoliczką. Tak, to ma sens. Niemniej to troszkę zestresowało naszego króla. Ta konieczna, ale troszkę bolesna dla niego decyzja. Mamy tutaj Utera. Ranny, pijany, okej. Też teoretycznie może go obalić. Tak, pozycja Munia nie jest zbyt silna, niestety. No ale zobaczymy. Spalona na stosie była? A, możliwe.
Tutaj to, czego mi brakuje, to te odgłosy i różne typy śmierci z CK2. Dobra, teraz tak, pytanie, czy Tuluza, czy Francja? Francja jest troszkę silniejsza, ale nie ma żadnych sojuszników, to powinno być banalne. Technologicznie ich przewyższamy. I moglibyśmy... Okej, okay, dobra. Roszczenia hrabiego Utera. A, to jest ten. A, nie mamy pretendenta. Kurde, nie mogę naprawdę walczyć o jego roszczenia? A, okej. Okay. Nie, chwila. Okej, okay, czyli mogę walczyć o te roszczenia w jego imieniu, ale nie mogę walczyć o jego roszczenia w te... z Francją? Dlaczego? Ale dobra, okej, okay, zgniećmy to. To nie powinien być duży problem. Chociaż chwila, mają ma sojusz. Okej, okay, z hrabią i z księciem Langwedocji. Książę Langwedocji dosyć potężny. Okej, okay, tu są trzy prowincje, czyli to za mało, żeby ogłosić się królem Akwitanii, ale za 11 lat to odpadnie. Chociaż może... no zobaczymy. Tak, chcemy chyba ten tytuł królewski. Króla Akwitanii. I teraz zarabiamy masę zarabiamy. Okej, okay, zgnieśmy to. Okej, okay, to jest banalne, 1500, szybko. Zanim ktoś inny to zje. Nasz władca głównie, zanim przejąłem nad nim kontrolę, koncentrował się na kwestiach wojskowych. Będzie oczywiście osobiście dowodził. Możemy także wezwać rycerzy kielicha. Nie ma takiej potrzeby, ale czemu nie? I w sumie... no w sumie chyba nie potrzebujemy też pospolitego ruszenia de facto. Tylko za późno, bo już kliknąłem. Czy rycerze kielicha wystarczą? 3000. Czy nie? Książę Langwedocji jest troszkę potężny. Okej, okay, nasz splendor dworu upada. Która ma miejsce w tej chwili? 22, okej, okay, spadliśmy masywnie. Być może kiedyś trafi się król, który się na tym skupi. Dobra, przyjmijmy kontrolę nad tym. Aha. I na Tuluzę. O nie, kurde, po cholerę tędy. Okej, okay, może trochę szybciej, ale... okej, okay, wydzielmy stąd pół. Dobra, reszta niech się formuje. Okej, okay, dużo mniejszy minus. Strategiczny impas pomiędzy księciem Oveco a księciem Alfonso. Którego bardziej lubimy? Alfonso. Staniemy po stronie Alfonso, tak. Lepsza manewrowość. O, prędkość poruszania się. Idealnie. Zgadzamy się z jego strategicznymi sugestiami. Tylko musimy uważać, bo tak, mamy te frakcje, czyli teraz jeżeli poniesiemy straty, to może zacząć się robić niebezpiecznie. To jest między innymi książę Nawary Oveco. Okej, czyli trochę mu brakuje, żeby ogłosić ultimatum, ale tak, musimy to monitorować. Dawno nie mieliśmy takiej sytuacji, że musimy przejmować się frakcjami, ale mamy dużo więcej potężnych wasali w tej chwili, czyli... O! Okej, okay, kto zmarł? A, książę Akap, książę Murcji.
Dobra, książęta Murcji nie są zbyt potężni, czyli chyba nie musimy się jakoś strasznie tym przejmować. Nasz syn byłby dobry. Ale nie, dajmy tu księcia Viscai ze względów politycznych. Najpierw cel tej kampanii. Tu mamy część trybuszy. Tu nie ma trybuszy, to jest bardziej bitewna armia. Zobaczymy. Zlokalizujmy ich siły i pokonajmy w bitwie na początek. Sześć tysięcy. Śmiało, możemy atakować. Kto jest z dala od linii zaopatrzeniowych oczywiście, bo nie graniczymy z nimi. Może nie warto ich ścigać. Nasz syn Menendo chce od nas czego? Kapci! Gdzie tam? Kurde, nie należą ci się kapcie, to są królewskie kapcie. To będzie w górach. Tracimy tu masę ludzi wskutek braku zaopatrzenia, ale już mniejsza z tym. Atakujemy w górach. Alpy Jurajskie chyba. Mamy wydarzenie bitewne. Czyli nasz władca, który jest doskonałym wojownikiem, mistrzem miecza, legendarnym, jest legendą. Przebija się tu przez wrogów na prawo i lewo. I natrafia, na jakiegoś przeciwnika, który okazuje się małym chłopcem 14-letnim. Nasz władca będzie miłościwy. I weźmiemy opcję numer 1. Oszczędzi to dziecko. Potem będzie wojna o kapcie. Mogłaby być teoretycznie. Mamy nowego perka. Bierzemy to. Stary artefakt się rozpadł, nie szkodzi. Straty mogą być duże po naszej stronie, bo w górach atakujemy, ale... 1500, a tu 4300. Doskonała robota naszego króla. Szybkie oblężenie tych prowincji i koniec. Stajemy się także wzgórzowymi wojownikami. Zmiana kulturowa nastąpiła ostatecznie. Nasz władca zyskuje poziom sławy kolejny. Zgnieciemy ich po raz kolejny, świetnie. I tu ich też pokonamy. Chyba. Fuła. Kontrakt, nie chcemy tego. Nie potrzebujemy pomocy. Artefakt. Skrzynka Filipy, która redukuje stres. Podarowane księżnej przez jakiegoś kochanka. Ciekawe. I wzięliśmy ją do niewoli. Czyli ma kochanka, się dowiedzieliśmy też. Kolejna wygrana bitwa. Świetnie, to mi się podoba. Dwukrotnie większe straty po stronie wroga, pomimo tego, że atakujemy jego terytorium w górach.
I tej armii już nie potrzebujemy. A, nie mogę rozwiązać. Podarunek od sułtana Al-Sark. Przyjmiemy. Znowu bunt. Okej, okay, tak, tego się obawiałem. Okej, okay, niestety. Kurde, Munio chyba też się nie utrzyma. Kurde, znowu ten król Galicji. A nie, on walczy po jego stronie. O, okej, okay, dobra, król Galicji, ten Hill drugi. Okej, okay, walczy po jego stronie. Czyli być może da radę. Okej, okay, wojna wygrana, doskonale. Przypominam, że potrzebujemy 10 mniej warscora z cechami naszego króla. Tak, tylko to wszystko zyska książę Julian, który stanie się jeszcze potężniejszy. Ale dobra. Ale mamy haka na niego. A tak, okej, okay, to ma sens, tak, bo jednak tu mu pomogliśmy dość ostro. Okej, okay, nowe decyzje. Aha, Sobór w Toledo, dwór. Okej, okay, dobra, to na kolejnym streamie chyba. Co do Królestwa Akwitanii, jak to wygląda w tej chwili? Dwie prowincje potrzebujemy, kurde. Chociaż za 9 lat, jak to odpadnie, to chyba w wyniku kalkulacji będziemy mieli to, czego potrzebujemy. Okej, okay, to ciekawe. Odkupuję swoje winy. Hołd od księcia Sebastiana, okej, okay, to jest nasz nowy skarbnik. Wierny wasal, miejmy nadzieję. A, sytuacja finansowa jest naprawdę dobra. W tej chwili. Pytanie, czy ten król Galicji zdąży tutaj. Zmieniliśmy kulturę w Muninni. Właśnie pytanie, czy nasz skarbnik powinien się tym zajmować. Czyli to jest zasięg kultury kastylijskiej tu, jasno-żółto. Chyba w Toledo. Wydaje mi się, że w Toledo chcemy zaprowadzić naszą kulturę, czyli Malagon w tej chwili. Jeżeli powołujemy armię w Toledo, to rozwiązać też ją tam należy. No ale tu, okej, okay, jakoś ultra realistycznie nie idę z tym. Nie, nie trzeba tak. Znaczy, z bitwy pod Grunwaldem armie tak, nie zmierzały do Wolborza i dopiero potem się rozpuszczały, tylko tak, po wkroczeniu do Polski ruszały na swoje ziemię. Czyli historycznie tak nie było. Demonstracja przywództwa. Mój kuzyn książę Alfonso z Kantabrii. Okej. Okay. Podpatruje naszego króla i nasz król chciałby z nim, na nim zrobić wrażenie. Podyskutujemy na temat metod komunikacji. Przyjaźń z królem Bernardo. O, właśnie, musimy zobaczyć jego przyjaźni, przyjaciół i rywali. A, dopiero chce się zaprzyjaźnić. Król Bernardo. Zobaczmy, czy go lubimy. Ogólnie tak. Poza... Okej, okay, jest mordercą, ale ogólnie go lubimy. I to może być powód, żeby być może na Andaluzji się skupić. Czemu nie? Zaprzyjaźnijmy się z królem Bernardo. Który tak tutaj panuje. Właśnie zobaczymy jego przyjaciół i rywali. Nie ma rywali, ma dwóch przyjaciół, czyli króla Bernardo i swego syna. Nie ma żadnych rywali.
Relacje dyplomatyczne z Al-Sark. Czy chcemy się z nim przyjaźnić? Chyba czemu nie? Nasz władca jest troszkę naiwny, łatwo na nim zrobić wrażenie. Być może skierujemy naszą ekspansję w innym kierunku. Przybyły armie Galicji, czyli Munio się powinien utrzymać. Spoko. Zobaczmy jeszcze na koniec tylko, czy mamy casus belli w imieniu pretendent. O! Okej, jakieś nowe roszczenia mamy. Moglibyśmy przejąć terytorium Tuluzy de jure. A, czyli trzy prowincje. Okej, czyli jedna wojna i tytuł króla. Akwitanii teoretycznie. Moglibyśmy też zawalczyć roszczenia... A, to tego Utera. Okej. I Frances II. Corsi, Auvergne. To. On jest naszym wasalem. Ale nie bezpośrednim, okej. Jest wasalem Juliana. Okay. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Nowy król. Lubię go, ale kurde, może długo nie pożyć. Ma już 68 lat. Tak więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Kiedy utworzymy już to Królestwo Akwitanii, to ono się odłączy. I wtedy ponownie skupimy się na Iberii.